sprawdzimy, jak konstrukcja góry sukni wpływa na wygląd sylwetki i samopoczucie przyszłej panny młodej. Wszystko to przetestuję na sobie. Zobaczcie! Zapewne każdy z Was zna przynajmniej te podstawowe modele sukien ślubnych, jak księżniczka, rybka czy literka A. Ale dziś zajmiemy się konstrukcją góry, bo ona ma bardzo duży wpływ na Wasz wygląd w danej sukni. Jak mogą być zbudowane góry? Najbardziej popularne góry to przede wszystkim gorsety. Góry gorsetowe mogą być z tyłu wiązane bądź zapinane na zamek. Mamy również góry, które są usztywniane za pomocą fiszbin. Są również góry szyte na miękko, bez żadnych usztywnień. W nie najczęściej wszyte są jedynie miseczki. Zobaczmy, jak każda z nich się prezentuje. To jest suknia okroju ryby, która jest szyta totalnie na miękko. Nie ma tu nic sztywnego w niej. Żadnej fiszbiny, żadnego gorsetu, żadnej halki. Jedyne co tu jest, to bawełniana podszewka i cała ta suknia jest uszyta z bardzo delikatnej tkaniny. No i słuchajcie, czuję się w niej bardzo swobodnie, bardzo miękko. Mogę szaleć, mogę się wyginać. Nic mi nie przeszkadza, to jest ogromny plus. Ale z drugiej strony też nic nie trzyma i nie wspiera mojej figury. Więc tutaj nic nie trzyma, to po prostu jest jak jest. Mam wrażenie, że tutaj trochę za dużo ciała widać. Nie czuję się z tym do końca komfortowo, ale to już oczywiście zależy od Was. Nic nie trzyma brzucha, więc myślę, że każdy kolejny kotlecik podczas wesela będzie widoczny. I tak naprawdę mam wrażenie, że to, że jest mi miękko, jest zarówno plusem, jak i minusem tej kreacji. Zdecydowanie jest to suknia dla dziewczyn o perfekcyjnej figurze, które chyba każdy wolny dzień spędzają w siłowni, mają idealnie wyrzeźbione, płaskie brzuchy i mam wrażenie, najlepiej jakby miały jeszcze sztuczne piersi. To jest suknia w kształcie literki A z gorsetową górą. To jest prawdziwy gorset, wykładany od środka tutaj atłasem i tak naprawdę nie widać całej tej konstrukcji. Natomiast można ją z łatwością wyczuć, bo jest dość sztywna i ma wszytych całkiem sporo naprawdę dobrze trzymających fiszbin. Są miski, które są dodatkowo wypełnione poduchami. No i co? Dzieje się tutaj rzecz, która powinna dziać się w momencie, kiedy mamy suknię z gorsetem. Formuje się talia, no i pojawia się biust. Ta suknia jest na mnie trochę za duża, nie jest jeszcze idealnie dopasowana. Jeżeli byłaby dopasowana, to ta talia byłaby jeszcze węższa, a biust bardziej wyeksponowany. Na pewno miski z wypełnieniem, z poduchami są idealnym rozwiązaniem dla tych z Was, które mają małe biusty, a jednak chciałyby co nieco pokazać w dniu swojego ślubu. Ponieważ ta suknia jest gorsetowa, ale jest zapinana na zamek i tutaj dodatkowo na zamku znajdują się guziczki, to oznacza, że tyle, ile ściągnie Wam krawcowa tutaj te boki podczas przymiarek, w takim rozmiarze ona będzie. Więc jeżeli nie ściśniecie się za mocno, to macie szansę na to, żeby wyglądać ładnie i mieć czym oddychać. Jak ściśnicie się za bardzo, to z oddychaniem i z poruszaniem się będzie kiepsko. Ten rodzaj literki A jest fajny, bo idealnie maskuje te krągłości tutaj, ponieważ jest wykonany z tiulu, a ten tiul zawsze trochę stoi. Inaczej jest w literce A, która ma lejący dół, która jest nieco bardziej przy ciele. Wtedy trzeba uważać, co tam się ewentualnie nam odsłania i uwidacznia. Suknia okroju rybki z gorsetową górą. Jak zauważyliście? Wiązaną z tyłu. Co daje wiązanie? Przede wszystkim możliwość regulacji tego, jak mocno jesteście ściśnięte.
Jeżeli zależy Wam na talii osy i do kościoła ściśniecie się naprawdę mocno, to wcale nie oznacza, że przez całą noc, całe wesele musicie się męczyć. Co daje gorset w rybie? Idealne formowanie sylwetki. Na co należy zwrócić uwagę? Są różne długości gorsetu w rybie. Ta ryba ma dosyć krótki gorset, czyli formuje mniej więcej tutaj miejsce talii i biuścik. Ale nie będzie już trzymała ta konstrukcja brzucha i nie będzie opinała Wam ud. Są takie suknie, które mają tę konstrukcję odtąd dosłownie dotąd. Co to powoduje? Idealnie wyglądającą sylwetkę. Co to powoduje? Niemożliwość poruszania się. Absolutną. Czuję się dobrze w tej sukni, bo pomimo tego, że nie mam żadnych ramionczek, gorset powoduje, że suknia jest cały czas na miejscu i pomimo tego, że się ruszam, tiruriru, to mi po prostu nie opada. To jest chyba najważniejsze. Jeżeli gorset jest dobrze dopasowany, to suknia pozostaje na swoim miejscu. Takim miejscem, w którym suknia powinna się zatrzymywać, jest właśnie talia. Czyli najważniejsze jest miejsce związania właśnie tutaj, bo to jest miejsce, na którym opiera się cały gorset, czyli dobre wiązanie. Suknia okroju księżniczki z usztywnianą górą. Góra jest gorsetowa, ale nie jest tak sztywna jak w literce A. Tutaj jest dobrze trzymający biust gorset, składający się ze sztywnych miseczek i z fiszbin. Tak naprawdę tych fiszbin nie jest aż tak dużo i te fiszbiny są tutaj jedynie pionowe i jest ich dokładnie na całej górze 6. Jeżeli suknia jest dobrze uszyta, to nawet te 6 fiszbin spowoduje, że Wasza figura będzie prezentowała się naprawdę dobrze. Najwyższym fragmentem naszego ciała jest talia i wszystkim się wydaje, że wszędzie jesteśmy takie szczupłe jak w talii. To jest księżniczka, po to, żeby miała jeszcze większą objętość. Jest na kole, zobaczcie, mam halkę z kołem. Gdzie jest halka z kołem? Tutaj jest halka z kołem. Niektóre z Was nie lubią tego koła, więc z niego rezygnują. Wtedy objętość sukni na dole jest nieco mniejsza, ale nadal nie mała, ponieważ suknie same w sobie mają bardzo często powszywane usztywniacze, które powodują, że one ładnie odstają od naszej sylwetki. No bo księżniczka musi mieć te warstwy i musi mieć objętość, na tym to wszystko polega. Ale ta akurat jest zrobiona w większości z tiulu, więc oprócz tego, że jest duża, to jest bardzo lekka. W tej sukni czuję się naprawdę swobodnie. Ta suknia to księżniczka, która jest poniekąd wynikiem emancypacji kobiet. Dlaczego? Nie ma tu gorsetów. Tak naprawdę ta sukienka przedstawia bardzo nowoczesny sposób szycia sukien, tak zwane szycie na miękko. W tej sukience nie ma żadnych usztywnień, nie ma gorsetu, nie ma żadnej fiszbiny. Jedyna pomoc dla naszej figury to miski, które powinny trzymać nasz biust. Dlaczego pomimo braku takiej sztywnej konstrukcji ta suknia dobrze wygląda? Po prostu najważniejsze są w tej sukni wykroje. Wszyscy projektanci bardzo zaczęli zwracać uwagę na to, jak krojone są suknie i potrafią wykonać takie cuda, że pomimo braku usztywnień suknie leżą na figurze doskonale. Czy takie miękkie szycie poradzi sobie z uformowaniem nieidealnej sylwetki? Musicie to sprawdzać indywidualnie poprzez mierzenie. Najważniejsze jest to, że jest to suknia na zamek, bardzo szybko zakładana, bardzo szybko ściągana. Najważniejsze miejsce w tej sukni to talia, która musi być idealnie do Was dopasowana. Jeżeli ta suknia jest dobrze ściągnięta w talii, to Wasza sylwetka będzie wyglądała bardzo proporcjonalnie i bardzo kobieco, bo to, co u nas najważniejsze, to to, że miejsce talii musi być najwęższe w całym ciele. Jest mi bardzo swobodnie, bardzo wygodnie. Z jednej strony poprzez to, że mam ściągniętą talię, czuję
czuję się wyjątkowo, czuję, że to nie jest ubiór dzienny, ale z drugiej strony nie czuję się w żaden sposób ograniczona przez te suknie. To suknia o kroju literki A, uszyta zupełnie na miękko. Tu nie ma ani jednego usztywnienia, nawet nie ma tu miseczek, co nie oznacza, że one nie mogą się pojawić. Jak się czuję w tej sukni? Totalnie swobodnie. Mogę robić wszystko, nic mi nie przeszkadza. Właściwie mam wrażenie, jakbym praktycznie sukni nie miała na sobie. Mam takie uczucie, że biust mi trochę opada. No po prostu jest jaki jest. Nie do końca moja talia jest podkreślona. Czuję się tak równo, tak prosto. Czuję, że ta suknia jest po prostu bardzo skromna. Ciekawa jestem, jak Wam się podoba, bo też wiem, że jest sporo panien młodych, które jednak na swoim ślubie marzą o takiej lekkości, swobodzie, dziewczęcości. Ta suknia na pewno dodaje takiego delikatnego, dziewczęcego uroku. Właśnie, jest bardziej dziewczęco niż kobieco, mam wrażenie. Czas na absolutnie wyjątkową dla mnie suknię. Bo to jest moja suknia ślubna, która ma już 5 lat. I tak naprawdę jest nieodprasowana na dole, bo byłam przekonana, że dziś w nią nie wejdę, nie zmieszczę się i jej tutaj dla Was nie zaprezentuję. Bo nieco przytyłam od momentu, kiedy brałam ślub. Ta suknia ma gorset z 13 pionowymi fiszbinami. Do tego wszyte miski. Do tego wypełniacze tych misek i tak naprawdę chyba tylko dlatego, że to jest tak mocna konstrukcja, to była w stanie zebrać to moje ciało, ten jego nadmiar w porównaniu do tego czasu mojego ślubu i spiąć to wszystko do kupy. I ciśnie, przyznam tu, ciśnie, ciężko mi się oddycha, zupełnie jakby nie ślubu. I wydaje mi się, że już wiem, dlaczego popełniłam błąd na swoim ślubie i od razu chcę Was przed tym przestrzec. Kiedy jesteście na przymiarce i pani Wam zbiera te suknie i zaczyna Was cisnąć, ale widzicie, że super wyglądacie, to myślicie sobie, no dobra, ciśnie, ale dam radę, przemęczę się. Ale podczas wesela potem okazuje się, że Was to ciśnie kilka godzin, czasem nawet kilkanaście. I wtedy zaczyna rodzić się problem i wtedy dopiero orientujecie się, hej, chyba przesadziłam z tym zbieraniem w talii. Ja nic nie jadłam, ani nic nie piłam. Taki był rezultat mojej talii.